Witam was w kolejnym odcinku z Overwatcha. Dust 2. Dawno na tym daście nie grałem. Dobra. Bany hopa jak na razie nie ma. Aha! Ale ma chyba wallhacka. Na wszelki wypadek powiem, jeśli mówię trochę wolniej, trochę ospalej. Znaczy wiem, mogłem po prostu olać i nie nagrywać dzisiaj, ale stwierdziłem, że zobaczę, jak bardzo się różni moje komentowanie. Jestem padnięty po siłowni, jeśli robię nowe ćwiczenia. Dziwne, że nie zlimitowałem na treningu, ale jest okej. Wydaje mi się, że on ma haka. Za nie potem strzelę po poprzedniej rundzie. Najlepsze jest to, że bardziej się czuję śpiący przed siłownią, a nie po. Zobaczymy, czy będzie go szukał. Dobra, mógł dostać info. Da, już taki wtrenowany. Ale kurwa, on jest amebą. Zginął tego z... Znaczy wiem, że nie zginął. Dobra, ten go zabił. Ale jakim... Jakim tu trzeba być amebą? Masło, czy to ty? Nie no, jak ja powiedziałem, że cheater i ameba, to akurat mi się masło skojarzył. Nie wiem czemu. Ty! On ma aimbota, bo tak nacelowało. No. Nie ma. Udław się famasem. Udław się z łamasem. Trochę padalsko brzmiało. Udław się z łamasem. A, dobra. Tam też jest cheater. Tak mi się wydaje, albo smurf. Wallhack aimbota i jeszcze tyle nie trafię. Ja pierdzielę. Nie, struś to nie jest cheater. Bo struś tak zjebać? Smurf chyba. Znaczy, wiadomo, nie oglądam demko strusia, więc może po prostu coś mu źle załączyło. O kurde. Ale jak sprytnie struś. Mi się wydaje, że on... Struś ma wallhacka. Nie może triggerbota. Albo normalnie strzela, jest lepszy i bardziej ogarnia te cheaty. Za mało cheatów, odpalamy kolejne. Weź może wpis w konsoli kill i jakiś nick. Może będą takie cheaty. Kill struś, kill alfa, kill pelikan. No i tylko z grzechotnikiem żabą. Kill struś. Powiedziałem jeszcze alfa i pelikan. Pelikan, alfa zaju. Ty masz konur. Masz konur, cyklon, róża i piramida i chujowy flash. Ten mu zajebał flashem. Zajebałeś mu jeden pancerza.
Jak można na Oaxacu na trigger, bo ci zjebać ten strzał? Przecież on... fejkował. Jaki jest Oaxac? A ta. Lusterka wstecznej nie ma. Za mało, trzeba więcej odpalić. Więcej! Ale trafił. Stwierdził, co, ty strzelasz przez bramę? To ja też. Dlaczego przejść mało haka? Aż mi się przypomniał, jak ja... oglądałem jakiegoś tam youtubera, nie pamiętam jaki on ma nick. Bo to już dawno w sumie. Tak to go nigdy nie oglądałem, ale spoko, miał nawet filmik. Jak mówił o cheaterach, chyba robisz wtedy Overwatcha. Jeszcze na Overwatch wtedy był nowy, więc dosyć dawno go oglądałem. I powiedział coś takiego. Oczywiście po komentarzach z jeszcze poprzedniego Overwatcha, jak się wypowiadał na temat cheaterów, co odpowiadał do widzów. I powiedział, że pod poprzednim filmikiem ktoś napisał, że ale co z tego, że koleś używa cheatów? Przecież on kupił sobie CS-a, więc może robić sobie z nim co chce. To on odpowiedział, no tak, to tak samo jakbym kupił sobie auto i wpierdolił się na kilka osób na chodniku, zabijając ich i mówić, no co, przecież kupiłem sobie auto i mogę robić sobie z nim co chcę. Coś w tym stylu. No wiadomo, że taki chamski przykład, ale idealnie pokazuje to, że co z tej gry, że coś kupisz, to no nie wszystko można. Na przykład wjechać autem na kolesia. Chwila. Jest okej. Wspomaganie celowania oczywiste. Wspomaganie pola widzenia oczywiste. Nie. Nie. O nie. No już się bałem, że trzeba czekać, bo to usunęli te czekanie. Można od razu sobie pobrać. Chwila. Dobra. Zakrzyczyłem się. Dobra, to będzie 96 odcinek Overwatcha, setny. No, dodatek będzie. Trzeci demko. Pamiętam, kiedy chciałem robić 3 demka na jednym odcinku, ale trzeba było czekać. To było irytujące. Teraz to usunęli, ale przez ponad 90 odcinków z tego zrobiłem, to będę tak dalej to ciągnąć. Te odcinki typu 2 demka. I od setnego po prostu będą już lepsze. A poza tym teoretycznie częściej są. Więc lepiej na przykład, taki przykład daję, nie mówię, że na przykład, powiem, że raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, ale to nie o to, że stawię raz, dwa razy, tylko taki przykład. Raz w tygodniu stawię odcinek, który ma 3 demka, albo dwa razy w tygodniu odcinki, które mają 2 demka, więc teoretycznie jedno demko więcej tygodniowo, nie 3, a 4. A odcinku nie 2, a 1, niby dwa razy mniej odcinków. Znaczy, no, niby dwa razy więcej odcinków, ale jedno demko po prostu więcej. A poza tym ja już nie robię tak, że dwa odcinki dziennie, tylko randomowo, więc to się już bardziej opłaca. Czyżby wallhack? Patrzy w górę, ten podchodzi dół. Śmiałbym się, gdyby był to koleś po drugiej stronie. Ten struś z poprzedniej gry. Tyle, że... Ale to oni przegrywają, ale mogą przegrywać, bo tam ci zaczynają wygrywać.
To by się prawie zgadzało. 11-4. Ty, nie gadaj, że to jest sam mecz. W takim razie Torus to cheater. Był wtedy, ale patrząc na czaty, nie na czaty, na staty, to on nie wygląda mi na cheatera. Jeśli chodzi o strzały, to normalne. Pod tym względem, że nie mają bota. Ja piel... I po czymś takim... stwierdzam, że nie potrafi się kryć. O, nie pali się, dobrze. Szkoda. Nie, tamten Torlus nie czytuje chyba. Raczej... Powiem tak, wiem, że mam się skupić na podejrzanym, ale podejrzany czytuje, to jest oczywiste, więc skupię się na Torusie. Torus ma jedynkę, dobra. Szóstkę. Patrzyłem na tabelę. Zaszło nie 6, 7, 8, 9, 0, jak na tabeli. Znaczy wiadomo, ktoś może... Chociaż nie. Wąż, sęp, owce, zło. Sęp, dzwon, wąż, owce. Miałem takiego farda, że często było... Patrząc na tabelę, dokładnie była taka sama numeracja. A to losowe robią. Dobra, to los nie cituje. Ale nawet jak to co, nie mogę go zgłosić. Zgłoś cztery osoby grające z nim, lub zgłoś cztery przeciwnika, który też cheatował. A to było dziwne, bo by się wtedy patrzyło nie na jedną osobę, a na 10 osób. Byś patrzył na 10 osób, a tak naprawdę byś patrzył na gówno. Bo byś się skupił na zbyt dużej ilości rzeczy. Fake nade. Telefon, co? Na ścianie po lewej, telefon jakiś. Ty, weźcie zadzwońcie. Ciekawe, ktoś odbierze. Może Gabem odbierze. Się okazuje, że wy dzwonicie, a tutaj jest 100 zł za minutę, płacicie Gabenowi. Nie. Wąż wygrał z sępem. Gdyby widział ilość HP, to by strzelał z pistoletu. No, tego z pistoletu. Wydaje mi się, że się odpalił w 17 rundzie. A jedną wygrali, bo tak? Netek był o 21. To już 7 rund pod rząd wygrali. Trafił? To w sumie to lecz nie był lag. Raz też to ma 32 tick rate'u. Nie patrzcie to na dole, tylko na dole po prawej. Na dole nie patrzcie na dole po środku, na dole po prawej. Te up i CMD. Strzelaj, nie... Dzwon zabił męża. Nie! Dzwon... Byłeś... Dobra, nieważne. Klon, dajesz? Dajesz! Zajebiście.
Wyjebali dzwona. Wyjebcie ci ten... Nie no, wiem, że on gra z kolegami, ale dlaczego wyjebali go? Trzema kolegami gra? Albo po prostu z dwoma? Jeden zagłosował, bo jest debilem, bo myśli, że nie jest cheaterem koleś. Albo po prostu... Woli wygrać. Z cheaterem zamiast uczciwie. Chociaż uczciwie to już by przegrał. A pamiętam, tak zrobiłem kiedyś... podpuściłem z kolegą... kolegę cheatera. Tam Karol, jak z Karolem grał, no to go podpuszczał. W końcu nie wytrzymał. Zabił Karla na respie, dostał bana i od razu się wyjebało cheatera. No niestety się przegrało, ale uczciwie. Z honorem. Dobrze! Ty! Wygrali! Ty, zajebiście. No, jebać cheaterów. Nawet z takim chamskim cheaterem wygrali. Jak gdyby jeszcze potrafił grać. Da. Chociaż... Co do tego ciężko mi stwierdzić tak naprawdę. Wspomnienie celowania. Mi się wydaje, że nie. Dobra, a więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie. Na razie.